Siemanko, jestem Albert Maciejczak i dzisiaj chciałem porozmawiać o Last Epochu, bo słuchajcie, miałem dzisiaj mieć wolny dzień, miałem nie streamować, nie nagrywać nic, miała być totalna chillera i utopia, ale nagle EHG Steve z 11 Hour Games wrzucił Last Epoch Roadmap i dowiedzieliśmy się dosyć dużo informacji na temat tego, co nadchodzi do Last Epocha, tak więc wgryźmy się w to razem. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest infografika przedstawiająca roadmapę na następne 4 cykle od EHG, czyli co spotkamy już niedługo w cyklu 1.1, potem w cyklu 1.2, 1.3 i 1.4 i tutaj z zapewnieniem, że oprócz tego, co tutaj poniżej, będziemy otrzymywać regularne patche, zmiany związane z feedbackiem graczy, zmiany balansu, zmiany różnych dungeonów, bugfixów i tak dalej. Oczywiście, no nie spodziewałbym się, żeby było inaczej. I co sugerują tutaj na nadchodzący cykl 1.1? Że przychodzą pinnacle bossy, które mają być takimi właśnie uber bossami, mówili o tym kiedyś, czyli chcą dodać takie wyzwanie dla naprawdę endgame'owych postaci, którego do tej pory według nich brakowało. I są tu też harbingerzy i to z kolei brzmi, no w sumie nie mam zielonego pojęcia, co to jest, jedynie kojarzą mi się harbingerzy z POE, takie niebieskie ludki, ale rozumiem, że tu to będzie coś innego. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że to mogą być jacyś pachołkowie, na przykład trzeba pokonywać, żeby dojść do bossa, tak jak to właśnie w POE ma się z guardianami do na przykład Eldera, czy Shapera, czy też Cirrusa. Kolejna rzecz to jakieś random encountery związane z Nemesisem. Tutaj też nie wiemy za bardzo, ale jak rozumiem, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to zakładam, że może to być coś na zasadzie Mage Exile, które już istnieją w Last Epochu. Coś takiego mi się kojarzy, ale no, mówię, to jest totalna spekulacja. Jak rozumiem, to być może będzie właśnie samo klub mechaniki ligowej, chociaż nie wiem, czy EHG na razie myśli o mechanikach ligowych per se, czy po prostu o rozwoju gry, jak na przykład w Diablo 4 ostatnio w Ludrebornie. Ale to, co jest dla mnie totalnym szokiem, to zobaczcie, co tu jest napisane. Evade Dodge Roll Mechanic. To znaczy, że właśnie te gry z gatunku tak mocno się teraz inspirują jedna od drugiej. To jest ciekawe. Na przykład POE 2 nadchodzące otwarcie mówi, że bardzo dużo decyzji designowych związanych z handlem zainspirowało się Last Epochem, a teraz na przykład Last Epoch bierze Dodge Rolla, jak rozumiem, czyli będziemy mogli się, co, turlać, tak? Będziemy mogli się turlać jak w Soulsach, albo właśnie w POE 2. To ciekawe. Bardzo interesująco się ogląda tą taką wspólne napędzanie się pomysłami i w ogóle pewien shift, pewną zmianę w samym gatunku action RPGów, która właśnie zdaje się mocniej ciągnąć ku takim rozwiązaniom kojarzonych z takimi grami zazwyczaj nieizometrycznymi, właśnie jakieś nawet i soulsiki. No powiem wam, ja lubię mechanikę Dodge Rolla, jestem bardzo ciekawy, jak się przyjmie w nadchodzących tytułach, w tym właśnie w Last Epochu, w przyszłych cyklach. I co dalej? To już wychodzimy naprzód mocno. Dowiedzieliśmy się, że w cyklu 1.2 prawdopodobnie cofniemy się do przeszłości, bo wrócimy do tej Ancient Ery. To znaczy, no jak może pamiętacie w Last Epochu cały czas przemierzaliśmy różne tam krainy związane z różnym czasem, w czasoprzestrzeni. Generalnie podróżowaliśmy sobie do przeszłości, do przyszłości. Ciężko tam nazwać, która linia czasowa jest teraźniejszością, ale w przód i w tył skakaliśmy. No i ten Ancient Era, ten najbardziej przeszły, był dosyć pusty, to znaczy nie robiliśmy tam zbyt wiele, byliśmy tam dosłownie chwilę. Jak widać, twórcy Last Epocha chcą ten akt, tę linię czasową bardziej rozbudować, zrobić tam różne rzeczy i jakieś primal hunty, jakieś polowania, które mają być aktywnością mocno endgame'ową. No cóż, nie wiemy, jak ten system będzie działać, więc możemy tylko bazować na tym, że wow, polowanie na jakieś smoki i dinozaury, no ciekawe, co to będzie. Primordial Unix mają jakieś być. Jakieś primordialne, specjalne unikaty, czymkolwiek one mają być. Generalnie mi się podoba zamysł kombinowania i dodawania nowych sposobów itemizacyjnych, natomiast mam nadzieję, że zanim oni dodadzą jakieś primordialne unikaty, chociaż pewnie to dopiero doświadczymy za, powiedzmy sobie szczerze, za jakieś pół roku, ten cykl 1.2, to chciałbym, żeby oni do tego czasu
rozprawili się z przedmiotami setowymi, które obecnie istnieją w grze, a no powiedzmy sobie szczerze, przedmioty setowe na tę chwilę, w którą nagrywam ten filmik, zobaczymy jak te słowa się zestarzeją, no są bezużyteczne. Ale do czego wjeżdżamy później, do czego wjeżdżamy jeszcze dalej? Na cykl 1-3 mają już zaplanowane, jeśli dobrze rozumiem, to już coś tam sobie napoczynają, pracę, ekspansję systemu monolitów, czyli mają bardzo rozbudować, tak? Mają zrobić ekspansję systemu, na którym obecnie bazuje przede wszystkim Endgame, czyli te monolity, echa, jakieś mają dodać specjalne echa unikatowe i nowe sidezony generowane proceduralnie, to mi się bardzo podoba, bo generalnie w tego typu grach uważam, że im więcej losowości, tym lepiej. Im więcej losowości, tym bardziej one jakby każdą twoją postacią, twoje przejście gry się różni i tak dalej. Na przykład ja w Last Epochu narzekałem na to, że nie lubię tego, że kampania jest statyczna, nie jest proceduralna. Wolałbym taką proceduralnie generowaną, jak na przykład, nie wiem, w Diablo 2, czy Poe, czy cokolwiek. I chyba twórcy, z tego co pamiętam, powiedzieli w pewnym momencie, że jednym z ich priorytetów jest w pewnym momencie przebudować nawet kampanię tak, żeby również była generowana proceduralnie, to znaczy to, w jaki sposób skonstruowane są poszczególne zony. Tak więc cykl 1-3 brzmi bardzo ekscytująco, chociaż do tego też jeszcze parę miesięcy, prawda? Bo musimy jeszcze przejść przez cykl 1-1 i 1-2. Cykl 1-1, jakbym miał zgadywać, to będzie na początku czerwca, to ten pewnie tak gdzieś we wrześniu albo w październiku, to ten pewnie gdzieś tak na początku przyszłego roku. Ale możemy też zajrzeć przynajmniej w umysł twórców i zobaczyć, jaką widzą przyszłość dla gry, że w cyklu 1-4 zapatrują się na jakąś rozbudowę jeszcze bardziej kustomizacji naszych postaci poprzez kustomizację poszczególnych skilli. Tutaj jest Unlock Your Skills True Potential, jakieś skill sigile, jak rozumiem, to będzie sposób właśnie modyfikowania naszego drzewka rozwoju. Kojarzy mi się to właśnie, no oczywiście, że to jest trochę porównań do Poe w mojej głowie, z systemem Cluster Jewelry Poe'owych. Oczywiście jest to bardzo luźne powiązanie, oczywiście jest to coś innego, ale tak mi się kojarzy, że rozbudowujesz sobie to drzewko, zmieniasz je w jakiś sposób. Tak więc zobaczymy, co z takim na przykład właśnie Fireballem jeszcze będziemy mogli zrobić. No i tutaj jest sugestia, że będą też takie pierduki typu transmogryfikacja, czyli zmiana tego, żeby nasza postać inaczej wyglądała i system farbowania przedmiotów. No powiem szczerze, to akurat totalnie mnie nie interesuje, ale może kogoś tak. Oprócz tego twórcy zapewniają, że próbują zrobić action RPGa swoich snów. I mówiąc szczerze, jestem w stanie w to uwierzyć, bo wiem, jakie są początki Last Epocha, że jest to pasjonacki projekt ludzi, którzy po prostu postowali sobie na Reddicie. Kto zna historię założenia ich studia, ten wie, że no prawdopodobnie tutaj nie ma ściemy. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Twórcy opowiadają o tym, że po premierze udało im się zatrudnić wielu bardzo utalentowanych ludzi i nadal szukają kolejnych nowych pracowników, żeby robić dobry, świeży, nowy content jak najszybciej. Ta powyższa mapa miała pokazać ich plany długoterminowe, a przy tym zapewniają, że wszystkie ich plany mogą ulec zmianie w trakcie, no cóż, rozmawiania z community. Jeśli community będzie ewidentnie oczekiwać od gry czegoś innego, to są w stanie to zmienić. Generalnie mówią, że przy każdym cyklu chcą kolaborować z graczami i tak dalej, i tak dalej. Zapewniają też, że to, co zostało na tej roadmapie wymienione, to tylko parę przykładów tego, co planują wtedy wprowadzić i on nie reprezentuje to całości tego, na czym pracują. Ma być tego dużo więcej, podobno. Oprócz tego dla tych, którzy są niecierpliwi na następny cykl, twórcy zapewniają, że postępy nad nowym cyklem, nowym patchem idą bardzo dobrze. I oprócz tego wysyłają taką ankietę, którą ja sobie z wami wspólnie wypełnię. Zobaczymy, co tutaj chcą. Pierwsze pytanie w ich ankiecie to, co uważasz o tym, żeby wprowadzić małe opóźnienie przed wprowadzeniem tego najtrudniejszego kontentu, takiego jak Uberbossy, do serwerów permanentnych, żeby wyrównać szanse tym, którzy przystępują do niego na launchu. I uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i tego mi na przykład brakuje w Poe, że jak wychodzi jakieś nowe, super trudne bossy, są jakieś wyzwania, typu kto pierwszy ubije jakiegoś bossa i tak dalej, to wygrywają najlepsi gracze, to prawda, ale bardzo często zanim przystąpią do tego wyzwania, to po prostu przećwiczą sobie tego bossa z 10-15 razy na tej lidze permanentnej, na tym Eternalu, standardzie, jak zwał, tak zwał, zanim do niego podejdą. A taki mały delay przed wprowadzeniem
tych rzeczy do Ligi Permanentnej, faktycznie sprawiłby, że te wszystkie wyzwania byłyby bardziej ekscytujące. Ludzie nie mogliby przetestować sobie wszystkiego swoją super wykoksaną postacią z poprzedniej ligi, tylko musieliby na żywioł podejść do bossa. O, pytanie numer dwa to, że jeśli przystąpiliby z planem takiego delayu, w wypadku, gdy nikt nie pokona tego bossa, na przykład wypuszczą tak trudne bossy, że nikt nie spróbuje ich, nie da rady ich zrobić, to po jakim czasie powinni dać jej dostęp do nich graczom na lidze permanentnej? Ja myślę, że tak tydzień. Ja myślę, że tak po tygodniu jest już spoko. Albo nie! Ty, jest jeszcze lepsze wyjście. Brak limitu, wypuść boss na standard dopiero, gdy boss zostanie Pokémon pokonany. Tak, to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Po prostu wymusić, żeby ktoś to zrobił na lidze, zanim na cyklu, zanim to przejdzie do gry permanentnej. Pytanie numer 3, okej. Po jakim czasie od pokonania bossa, uberbossa na lidze, powinien zostać wprowadzony dla pozostałych trybów gry, na przykład właśnie dla offline czy standard? No, ja bym powiedział, że tak naprawdę od razu po tym, jak został pokonany. I teraz pytanie, jaki tryb powinien to odblokowywać? Ja uważam, że to powinien odblokowywać właśnie hardcore, jakikolwiek hardcore, no bo większość takich wyzwań, które ludzie chętnie oglądają, że ludzie się zbierają faktycznie, wyścig tam, parędziesiąt tysięcy, znaczy na pewno moje spostrzeżenie jest zaburzone przez to, że raz, że gram na HC, dwa, że jestem streamerem, więc ktoś może się nie zgodzić. Oczywiście, mam nadzieję, że nie zostawisz teraz łapki w dół, mówiąc: Maciejczak, nienawidzę cię, tylko tylko sobie porozmawiamy w komentarzach, napiszę ładnie. Ale wydaje mi się, że to jest uczciwe, żeby boss został udostępniony pozostałym graczom poza cyklem. W sensie, że każdy będzie mógł podejść do bossa na cyklu softcore i cyklu hardcore, ale dopiero potem, jak na cyklu hardcore zostanie pokonany, to przejdzie do offline i do standardu, czyli do tego permanentnej ligi. Dobra, przeszli. Czy to wszystko? To by wszystko. Dobra, no to wypełniliśmy również taką małą ankietkę. No powiem wam, bardzo fajna komunikacja. Oczywiście my bardzo mało wiemy. Duża część rzeczy to jest spekulacja, ale przynajmniej jest to taka trochę pożywka, przynajmniej dla mnie, że mogę sobie tak pomyśleć: o kurde, co, jeszcze bardziej będę mógł drzewko rozbudować, ale super. Albo o fajnie, no dobrze, że te monolity rozbudują, bo to fajny system, taki arcade'owy, dosyć mocno, ale no brakuje mu trochę tej jakiejś tam głębi. I cyk, jakieś ekspansja. No to pozostaje mi czekać, ja mam duże zaufanie do twórców Last Epocha. Wydaje mi się, że że trzeba im dać czas, bo Last Epoch już jest bardzo dobry. Ja uważam Last Epocha już za tak naprawdę top 2 gierkę w gatunku zaraz po Poe. Tylko no, do Poe mu po prostu brakuje kontentu. Bardzo dużo mu brakuje kontentu względem Poe. Ale co nie zmienia faktu, że Last Epoch jest zajebisty. Jest świetny, uwielbiam Last Epocha. Nawet mogę ci powiedzieć więcej, widzu. Jak jeszcze nie grałeś, pod streamem jest link do mojego Nexusa. Nexus.gg/Piotr Maciejczak, tam jest taniej niż na Steamie, jakieś 20 zł. No cóż, to tyle na dzisiaj. Jak coś, to widzimy się u mnie na Discordzie albo na Twitchu, twitch.tv/Piotr Maciejczak. Teraz... Co ty, co? Jeszcze mnie nie followujesz na Twitchu? Nie no, stary, co ty gadasz?